Szanowni Państwo, jesteśmy w samym centrum Sanoka. Miasta możliwości, miasta z klimatem. Od początku tej kadencji stawiamy na rozwój terenów rekreacyjnych i działania ekologiczne, tak by miasto było przyjazne mieszkańcom oraz turystom. Tu dążymy do zrównoważonego rozwoju za sprawą dobrej współpracy z przestrzenią biznesu, ośrodkami nauki, kultury i organizacjami pozarządowymi. Siłą miast jest ich przedsiębiorczość z mocnym oparciem we wspólnocie. Po kilku latach prac uchwaliliśmy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając potrzeby przeznaczenia terenów pod funkcje usługowe, turystyczne, rekreacyjne i mieszkaniowe. Uzbrajamy tereny inwestycyjne. Stworzyliśmy platformę wymiany doświadczeń i współpracy między przestrzenią biznesu, samorządu a światem nauki, tworząc Sanockie Forum Gospodarcze. Pozyskujemy rekordowe środki zewnętrzne na rozwój w wielu obszarach. Zabezpieczyliśmy dwa osuwiska, wyremontowaliśmy przychodnię na Błoniach, systematycznie modernizujemy oświetlenie. Obecnie trwają prace przy przejściach dla pieszych. Najwięcej dzieje się na naszych sanockich drogach, począwszy od Dąbrówki i kompleksowego remontu Krakowskiej i Rymanowskiej. Przez Posadę i oddany do użytku łącznik ulicy Łany z obwodnicą. Remontujemy drogi gminne jak Szewska czy Strażacka. Opracowujemy dokumentację przeprawy mostowej na Sanie, inwestycji strategicznej dla tej kadencji. Walczymy też o przyłączenie Sanoka do S19 poprzez budowę łącznika do drogi szybkiego ruchu. Zebraliśmy tysiące podpisów pod tym projektem i złożyliśmy je w Ministerstwie Infrastruktury. Dofinansowujemy infrastrukturę szkolną. Zwiększamy środki na stypendia dla uczniów potrzebujących, a w 2020 roku wprowadziliśmy stypendia naukowe. Pozyskujemy środki na programy edukacyjne i rozwojowe w naszych szkołach. Sprzęt interaktywny. Obecnie przygotowujemy się do realizacji programu Stref Odkrywania Wyobraźni i Aktywności SOWA. Rokrocznie organizujemy dla dzieci Sanockie Aktywne Lato. Powołaliśmy Młodzieżową Radę Miasta i Sanocką Radę Seniorów. Z budżetu miasta przekazujemy na działalność sportową, utrzymanie i remont infrastruktury sportowej, dotacje, stypendia i nagrody jedną z najwyższych kwot w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca. Realizujemy zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Utworzyliśmy Sanocką Fundację Rozwoju Sportu, która zrzesza kluby funkcjonujące na terenie miasta. W tym roku odbył się honorowy start z trzeciego etapu Tour de Pologne. W 2021 zainaugurowaliśmy wydarzenia pod nazwą Sanockie Dni Sportu. Seniorska drużyna hokejowa wróciła po przerwie do rozgrywek w polskiej hokejlidze. Młodzieżowe drużyny triumfują w swoich kategoriach wiekowych. Dla najbardziej utalentowanych sportowców wprowadziliśmy złotą kartę sportowca. Poszerzamy ofertę rekreacyjną miasta, zagospodarowując tereny brzegów Sanu. To w tej kadencji powstaje pierwsze ścieżki pieszo-rowerowe we wszystkich dzielnicach miasta. Posadziliśmy kilkadziesiąt tysięcy drzewek. Trawniki zasiewamy kwietnymi łąkami. Obecnie rozpoczęliśmy rozbudowę skateparku i ścieżek pieszo-rowerowych nad Sanem. Zbudowaliśmy mini skatepark przy ulicy Mickiewicza. Patronujemy wielu imprezom kulturalnym, jak Rok Zdzisława Beksińskiego, setna rocznica urodzin Mariana Pankowskiego. Wsparliśmy wydanie odnalezionej po latach powieści Kalmana Segala, wydanie płyty z wierszami Janusza Schubera, którego pamięć uczciliśmy w pierwszą rocznicę jego śmierci. Wspieramy imprezy realizowane przez Państwową Szkołę Muzyczną i nasz Sanocki Dom Kultury. W celu ożywienia sanockiego rynku do corocznego jarmarku ikon do harmonogramu imprez dołączyliśmy jarmark bożonarodzeniowy. Z myślą o młodych rodzinach i absolwentach uczelni państwowej w Sanoku rozwijamy budownictwo wielorodzinne. Przystąpiliśmy do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Południe i zbudujemy około 70 mieszkań przy ulicy Konarskiego. Planujemy wprowadzić od 2022 roku becikowe dla noworodków zameldowanych w naszym mieście. Odzyskaliśmy ponad 40 mieszkań i zasobów komunalnych, przekazując je osobom potrzebującym. Inwestujemy i pozyskujemy środki na remonty zasobów komunalnych. Za sprawą wydanych pozwoleń liczymy, że na przestrzeni 2-3 lat na terenie Sanoka powstanie kilkaset nowych mieszkań. Chyba najodważniejszą z naszych decyzji była ta o poszerzeniu granic Sanoka. Po 50 latach Sanok ma szansę, by stać się większy, co jeszcze mocniej zdynamizuje działania rozwojowe miasta.
Przystąpiliśmy też do Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Przed nami ogromna szansa na dynamiczny rozkwit Sanoka. Staramy się rozwijać Sanok i inwestować we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. Począwszy od edukacji, kultury, sportu, mieszkalnictwa, infrastruktury drogowej, mostowej, inwestując w bezpieczeństwo czy uzbrajając kolejne tereny w mieście. Dziś Sanok to miejsce, które otwiera się na inwestycje. Wzmacniamy go w wielu płaszczyznach. Dziękuję za wsparcie mieszkańcom, moim współpracownikom, radnym Rady Miasta. Dziękuję również władzom wojewódzkim i centralnym za okazaną pomoc w realizacji nowych pomysłów i projektów. Dziękuję Państwu za zaufanie, wsparcie i życzliwość.